Hej, cześć, siemano, witajcie, Steve Jakin z tej strony po raz kolejny. Steve, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, jak widzicie, na ten moment znajdujemy się na stadionie, ponieważ w tym materiale będziemy sobie testowali moda, który nazywa się Bacteria Mod. Ogólnie wiem o tym, że ta modyfikacja jest bardzo popularna i jest na wielu kanałach, było to już bardzo dużo razy nagrywane. Natomiast my troszeczkę inaczej się tym modem zajmiemy, bo jak wiecie, moi drodzy, na YouTubie, w internecie, ogólnie we wszelkich mediach społecznościowych jest bardzo dużo informacji ostatnio o koronawirusie, który przyszedł z Chin, jeszcze do nas chyba nie przyszedł, nie są informacje potwierdzone. Ogólnie jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam te komentarze. Wiem, że bardzo dużo informacji w internecie pojawia się właśnie o tym koronawirusie i bardzo ten temat mnie zainteresował, więc stwierdziłem, że po prostu odświeżę nam modyfikację, która właśnie nazywa się Bacteria Mod i zrobimy taką małą wizualizację. O co chodzi? Wgrałem sobie do swojego Minecrafta mapkę, wgrałem sobie duże miasto i po prostu użyjemy naszej bakterii, aby to miasto zniszczyć. Zobaczymy, jak nasza bakteria będzie to miasto jadła. Także myślę, że taki dosyć ciekawy pomysł na odcineczek. Przy okazji będziecie mieli linka w opisie do tej modyfikacji, jak i do tej mapki. Także, moi drodzy, co? Przechodzimy do naszej bakterii. Moi drodzy, mamy tutaj zombiaczka, więc uznajmy, że jest to po prostu osoba zarażona koronawirusem. Dobra, moi drodzy, zombie widzę, że chce wyjść na spacer. Także proszę, 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 zapraszam. No dobra, moi drodzy, mamy redstone torch, jest to po prostu pochodnia, która będzie nam niezbędna do stworzenia naszej bakterii. No i tak może w skrócie opiszę wam właściwie tą modyfikację. Także moi drodzy, co my tutaj właściwie mamy? Mamy bakterium kolony, mamy, moi drodzy, replace kolony, czyli po prostu jest to jakby coś, co zatrzymuje, wymienia, coś takiego. Mamy bakterium jammer block, czyli mamy po prostu zakłócacz w kształcie bloka. Jest również zakłócacz w kształcie pilota, myślę, że to jest pilot. No, w każdym razie mamy coś takiego, mamy jeszcze splash potion, który też na pewno nam się przyda, po prostu on od razu wywołuje bakterie. No dobra, moi drodzy, także to tak w skrócie, mamy takie właśnie przedmioty, modyfikacja nie jest zbytnio rozbudowana, ale myślę, że w fajny bardzo sposób możemy pokazać, zwizualizować to, jak nasze miasto po prostu zostanie zniszczone przez bakterie. Dobra, moi drodzy, ogólnie możemy sobie tutaj pograć w kosza. Tak mi się wydaje. Mamy tutaj owieczkę. Dzień dobry, czy pani jest zarażona? Dobra, wiecie co, wrócimy sobie do centrum i postawimy gdzieś tą bakterię w centrum. Może wrócimy na stadion, w ogóle jakie tutaj są budynki wielkie. Wrócimy sobie na stadion i postawimy sobie na tym stadionie naszą bakterię i zobaczymy, jak ona się rozprzestrzeni. Także zaczniemy od zniszczenia stadionu. No dobra, moi drodzy, stawiamy sobie naszą bakteryjkę, bierzemy sobie trawę, można powiedzieć, że jest to murawa, także bierzemy sobie murawę i stawiamy naszego redstone torch i jak widzicie, nasza bakteria zaczęła się rozrastać i niszczyć cały stadion, cała murawa po prostu zostanie zniszczona. Nasza murawa została totalnie zniszczona. O, w ogóle, siemaneczko! Siemaneczko, biedne, tutaj sobie pływają. O, jakiś tutaj piston jest w ogóle. Tutaj, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje, bakteria aż rozrasta się tutaj, czyli tutaj była też ziemia. O kurde, no to nieźle. Zobaczcie co się dzieje. No to chyba cała ziemia zostanie po prostu zniszczona. Zaraz wylecimy stąd i zobaczymy jak to wygląda na zewnątrz. Czy to tutaj też się niszczy, czy to pod ziemią? Nie, to poszło... Tak, zobaczcie, cała trawa wszędzie się po prostu niszczy. Także fontanna już sobie tutaj nie będzie tak ładnie wyglądała. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Woda się wylała, trawa idzie aż tam gdzieś ta ziemia, także to tam cały czas postępuje i ta bakteria cały czas się przesuwa. No dobra, moi drodzy, rozwalimy sobie teraz tą wełnę, która tutaj jest. I to będzie naprawdę ciekawe, bo zobaczcie, ile tutaj tej wełny jest. Tam jest troszkę jaśniejsza wełna, ale to wszystko, także wszystkie siedzenia po prostu, no, zostaną zniszczone. Także cyk, cyk i zobaczcie, nasza bakteria postępuje. Oj, ale to będzie wyglądać w ogóle, nie? Masakra.
I co, zacięło się? Co się stało? Zobaczcie, już chyba komputer nie wyrabia, bo bakteria, którą postawiłem wcześniej, chyba cały czas postępuje. Mowa tutaj o tej bakterii, która zaczęła niszczyć ziemię. Tak, tam zobaczcie, tam chyba cały czas idzie, chociaż nie, chyba się zatrzymało. Halo, tutaj zobaczcie, pająki, o kurczak nawet jest. Mamy pająki, mamy tutaj zombiaki. Zobaczcie, o, mały zombiak nawet jest. Zobaczcie, o, w tamtą stronę, zaraz tam poleci, pobiegnę i szybko zobaczę. W tamtą stronę cały czas postępuje nasza bakteria. Tutaj jest pełno... O Jezu, jak się przestraszyłem. Chyba ten mały zombie. Dobra, idziemy tutaj, idziemy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Co tu się dzieje? No nie, nasza bakteria postępuje. I teraz tak, jak zatrzymać bakterię? Nie wiem, czy tą poprzednią bakterię zatrzymam, ale mamy coś takiego jak zakłócacz, którym możemy te bakterie zatrzymać. Tylko z tym, że jeśli tego użyjemy, to również zatrzyma nam się chyba... Ale zobaczcie, ona cały czas postępuje, czy nie? Jeśli tego użyjemy, to nie wiem, czy zatrzyma... Tak, cały czas to postępuje. Dobra, spróbujemy tą bakterię zatrzymać. Użyjemy do tego... Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Cała ta zostaje niszczona. Gdzieś tam krówka, biedna krówka. No nie, umarła. Zobaczcie, weźmiemy, użyjemy tego bloka, który zakłóci naszą bakterię. I, o, zobaczcie, dobra, udało się. Udało się, ale zobaczcie, jakie szkody nasza bakteria po prostu nam wyrządziła. Cała trawa tutaj została prawie zniszczona w tą stronę. W tamtą stronę, jak byliśmy, się zatrzymało. Ale tutaj to jest po prostu jakaś masakra. Dobra, wylecę sobie tutaj. Zobaczcie, co tutaj się stało. Ja pierdziele. Ile w ogóle potworów, siemaneczko. Masakra. Także wracamy na stadion. I czy tutaj postępuje? Nie. Tutaj się zatrzymało, czyli najprawdopodobniej ten blok zatrzymał również tutaj tą bakterię. Chociaż nie jestem pewien, ponieważ nie wiem, czy to nie zatrzymuje tylko w tym miejscu, w którym po prostu była ta bakteria. No ale dobra, w takim razie sprawdzimy jeszcze raz. Stawiamy naszą bakterię. Cyk, stawiamy naszą wełnę i stawiamy naszą pochodnię. No i uwaga, czy się zniszczy, czy się nie zniszczy. Czy to się zatrzyma? No i chyba się zatrzymało. Nie, coś tutaj się... Tak, to się niestety zatrzymuje. O, szkoda. Kurczę, myślałem, że to będzie się posuwało tutaj. Ale niestety to tak słabo działa. Jak to będzie w przypadku białej wełny? Jak to się zacznie tutaj rozrastać? Także stawiamy sobie białą wełnę. No i po prostu robimy takie cudeńko i nasza bakteria znowu się rozrasta. Siema pająk! No i jak widzicie, ta bakteria cały czas postępuje tutaj we wszystkie strony i to pewnie będzie tutaj sobie szło. Także do tego wrócimy. Tutaj jak widzicie, pewnie sobie mieszkali ludzie, niestety musieli się ewakuować przez tą właśnie epidemię. Także no, wyszło jak wyszło, sorry, tutaj pozostawiali wszystko pewnie, itemki jakieś czy nie, nic tu nie ma. Obrazy zostawili. Dobra, także zrobimy taki myk, stawiamy naszą bakterię, stawiamy sobie tutaj i jeszcze nie wiem, czy to będzie działać, jak tu nie będzie rozkopane. I jeszcze proponuję postawić sobie tutaj na przykład, co by tutaj dać, może to. Dobra, i te trzy bloki powinny nam po prostu się dookoła niszczyć. Także zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, także uwaga. No i poszło. Bakteria zaczęła postępować, zostaną tylko drzwi. Wszystko, co z drewna, zostanie zniszczone najprawdopodobniej. No taka kombinacja, aha, no jeszcze damy drewno, bo bez drewna to jak to? Tak nie może być, drewno się musi niszczyć. Damy sobie drewno i zobaczymy, czy to się znowu zatrzyma, czy po prostu zacznie postępować na większą skalę. Zobaczcie, tutaj nasze żelazo zaczęło się niszczyć, czyli zaczęło to działać. Nie wiem jak z tymi blokami, aha, nie, no działa. Tutaj jak widzicie to zjadło i zobaczymy, czy będzie się niszczyć. Na pewno niszczy się ten stone, no wszystko chyba się niszczy, tak jak było zaznaczone. Drewno się nie niszczy, albo mi się wydaje, albo to jest inne drewno. Aha, to jest chyba inny rodzaj drewna i dlatego się nie chce zniszczyć, ale zobaczcie, co tutaj się stało. Tylko łóżka pozostawały i inne rodzaje drewna, a tak to wszystko w dół po prostu się niszczy. Masakra jakaś, co tutaj się dzieje, zobaczcie. I tak właśnie został zniszczony budynek mieszkalny. Na szczęście wszyscy się ewakuowali, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystko wisi w powietrzu, łóżka, nie łóżka, craftingi, tutaj półki z książkami, wszystko po prostu zostało w powietrzu.
No dobra, moi drodzy, także to była pierwsza część modyfikacji, mamy jeszcze drugą część. Tak jak była bakteria, która po prostu wszystko nam niszczyła, to jest jeszcze bakteria, która wszystko nam jakby replikuje, czyli działa to na takiej zasadzie, że stawiamy sobie bakterię, dajemy sobie na przykład czarną wełnę, tak jak mamy tutaj drogę, dajemy sobie na górę czarną wełnę, stawiamy naszą pochodnię i po prostu dookoła zaczyna się robić czarna wełna, także wszędzie zaczyna robić się czarna wełna, albo się coś zbugowało. Dobra. Chyba coś... O, zobaczcie. Wszędzie dookoła zaczyna robić się czarna wełna, także wygląda to naprawdę spoko i najprawdopodobniej nie jestem pewien, ale można tak zrobić z każdym blokiem, także działa to w dwie strony. Możemy niszczyć i możemy również po prostu odtwarzać to, także to jest naprawdę spoczko. No i mamy oczywiście nasz zakłócacz, za pomocą którego możemy to rozprzestrzenianie zatrzymać, także wciskamy prawy przycisk myszy i zostało to zatrzymane. Także można powiedzieć, że mamy tutaj obok kolejną drogę. No dobra, Stiviaki, wlecieliśmy w stronę wieżowców. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. No i tak, mamy jeszcze Splash Potion. Mamy tutaj jakiś most, który możemy sobie właśnie za pomocą tej buteleczki zniszczyć. Najprawdopodobniej będzie to wszystko niszczyło. Także moi drodzy, mamy most i zaraz tego mostu po prostu nie będzie. Także prawy przycisk myszy, rzucamy to. I jak widzicie, wszystko dookoła zaczyna się niszczyć. Także zaraz nasz most po prostu zostanie totalnie zniszczony przez bakterie. Albo i nie, a widzicie. To trzeba trafić, bo teraz na przykład niszczą się tylko tory. O, teraz zacznie niszczyć się most. Tam, gdzie trafimy, w taki, jaki blok trafimy, to taki blok się będzie niszczył. Czyli biała wełna będzie się niszczyła biała wełna. Czarna wełna będzie się niszczyła czarna wełna. Statek ogromny, wow. Ta mapa jest naprawdę mega. Tak jak mówię, link do mapy będziecie mieli w opisie, także będziecie mogli sobie wejść i tą mapkę pobrać. Zobaczcie, mamy tutaj port. Ale wrócimy do tych wieżowców i porzucamy sobie, po całym mieście rozrzucimy sobie troszkę te potionki i zobaczymy, jak nasze miasto po prostu zacznie zżerać bakteria, także i po prostu wzdłuż przelecimy po całym mieście, zrzucając na miasto bakterie. Także powiem wam, że masakra. Weźmiemy sobie na przykład taki wieżowiec, zniszczymy totalnie. Obrzucimy go dookoła bakterią i zobaczymy, w jakim tempie on zostanie zniszczony. Na razie niszczy się tylko szkło, ponieważ nie mogę się dostać. O właśnie, teraz zacznie się zniszczyć ten lapis, który tu jest. Także zobaczcie, nasza wieża jest cała w bakterii i cała się niszczy. Masakrę. Tutaj jest jeszcze wełna, możemy tą wełnę do końca rozwalić, żeby po prostu to się nam zniszczyło. No i najprawdopodobniej cała wieża zostanie zniszczona. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Tym razem mówię, było to troszeczkę coś innego. Nie były to przygody drużyny B. Stwierdziłem, że nagram taką modyfikację, żeby ją troszkę odświeżyć z problemem, który ostatnio występuje. Także mam nadzieję, że podobało wam się. Zostawcie oczywiście kciuka w górę. Zapraszam na Discorda Stiviaki. Zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Także trzymajcie się, hej!